Siemaneczko, to Szakal z tej strony i lecimy z montażem małego brata. Załatwimy to, myślę, w trzech etapach. Przygotujemy sobie płytę główną, czyli obsadzimy procka, chłodzenie, dorzucimy pamięci. W drugim etapie przygotujemy sobie obudowę, czyli zamontujemy wszystko oprócz okablowania, czyli do obudowy wrzucimy zasilacz, napęd, DVD, dyski. Potem wrzucimy płytę główną, podepniemy kable i sprawdzimy, czy wszystko działa. Tak mniej więcej będzie wyglądało. I na koniec włożymy oczywiście kartę graficzną. I potem dopiero sprawdzimy, czy wszystko działa. I tak to mniej więcej będzie wyglądało. Także zapraszam. Sleeping. I wonder
как после ты. I wonder if God was sleeping.
Siemeczko, Tuszaka z tej strony znowu. I to by było na tyle, można powiedzieć, ze składania młodszego brata. Wszystko mamy zmontowane, cały komputerek jest złożony. Na razie nie będę bawił się w organizację kabli, bo pójdę sobie sprawdzić, czy on działa. Podłączę go, zobaczę, jak wszystko będzie ok, to wtedy dopiero zacznę naciągać i układać wszystkie kable. Potem postawię jakiś system do testowania. Oczywiście tu system jest kupiony, więc tutaj będzie 8.1 Windows. Puszczę jakieś testy, zobaczę, czy będzie działał, wszystkie komponenty dobre, czy się nic nie wywala i tak dalej, bo to różnie bywa, wiadomo. No i tyle. I komputerek pójdzie do młodszego brata, a my będziemy czekać na starszego. Przetargałem kompa do siebie, poprzełączałem parę rzeczy, żeby dało się go tu nie podłączyć. No i zobaczymy, odpalimy, czy będzie działać, czy nie. Jak nie, to będę grzebał. Oczywiście podpiąłem jakiś kabelek SATA do napędu DVD, bo w płycie nie było więcej. Palimy gumę. Cooler jeden chodzi, drugi chodzi, trzeci chodzi. Monitor zaskoczył. ASRock Fatality. I biosik jest. No proszę. 3,2 giga. 8 giga dysk. 8 giga RAMu. Advanced Tool. OC. No to OC to może kiedy indziej. Boot. Kingstona widzi, napęd dyskietek tych DVD. Asusa widzi. Kingstona. SSD widzi. I WDK widzi. Także wszystko jest, wszystko działa. Mam nadzieję, że się podobało. Że coś będziesz mógł sobie z tego wyciągnąć. Jak składać mniejszy komputerek, nie wiesz. Nie muszą być trzy tytany. Jak to ktoś powiedział. Tu jest Polska, a nie Arabia Saudyjska. Odpisałem mu na pewno. Witam Was ponownie w końcówce składania małego brata. Komp już złożony. Jeszcze nie do końca z kablami się pobawiłem, bo stawiałem system. Postawiłem sterowniki, system sterowniki, a najaktualniejsze parę programów testowych, właśnie Engine śmiga sobie. Także wszystko ładnie chodzi, dźwiękówka bardzo fajnie gra. Myślałem, że będzie gorzej, że będą jakieś przestery, coś będzie trzeszczało, szumiało. Nic z tych rzeczy. Także ta Integra, która tu jest, jest bardzo dobrej jakości, ładnie ten dźwięk do moich słuchaweczek przekazuje. Jestem zadowolony, mam nadzieję, że komputerek będzie długo i dobrze działał młodszemu bratu. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, cześć! Mały materiał bonusowy. Cable management. Na tyle, ile się dało, popchnąłem, poprzyklizowałem. Ścianka i nic się nie będzie tu z nim działo, będzie luźno. To co udało się upchnąć na dole, to upchnąłem. No i tak wygląda.